Siemka. Chciałam się od razu wytłumaczyć, dlaczego zniknęłam z YouTube'a. Ano, troszeczkę pochłonęły mnie przygotowania do ślubu i potem pochłonęło mnie życie małżeńskie, ale postanowiłam, że może jeszcze spróbuję do Was wrócić. Może jednak ktoś lubi moje gadanie, więc postanowiłam, że no jednak spróbuję znowu. I chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć o takich akcesoriach, które trochę poprawiły mi jakość życia latem. Akurat te rzeczy nie wszystkie są typowo na lato, ale że zakupiłam albo nabyłam w tym okresie letnim, no to tak mi się bardzo letnio kojarzą i chciałabym Wam o nich opowiedzieć. Będzie tutaj troszeczkę z kategorii beauty i od tego zacznę. Trzy gadżety, trzy produkty czy trzy akcesoria. Zwał jak zwał. Pierwszy z nich jest to roller do twarzy. Ja sobie będę tutaj zerkać, sięgać, bo wszystko mam gdzieś tutaj koło siebie porozkładane. Jest to roller do twarzy, taki duży dość, jak widać. Oczywiście będę starała się wszystko Wam pokazać tutaj z bliska, a jeżeli nie tutaj, to będę robić przebitki. Tutaj jest napisane Easy, to jest Easy Cool Tools. Link do Instagrama wrzucę Wam na dół. To jest polski produkt. To jest super sprawa. Tutaj macie u góry taki roller hydrożelowy, który chłodzicie. O. Postaram się go trochę pokazać. Nie wiem, coś... aparat za bardzo nie chce współpracować ze mną. Nie wiem dlaczego. Chyba przez to, że dawno nie nagrywałam, wypadł z formy. No trudno. Ale to jest po prostu taki zwykły wałek hydrożelowy, który wrzucacie sobie do zamrażarki albo do lodówki. Jeżeli do lodówki, to można to w całości włożyć. Jeżeli do zamrażarki, to polecałabym sam ten roller, żeby gdzieś tam minusowa temperatura nie uszkodziła plastiku po prostu. Ale jeżeli macie takie problemy jak ja, a mianowicie budzicie się rano z lekko popuchniętą twarzą, bo na przykład za mało wypiłyście wody poprzedniego dnia, albo się nie wyspałyście, albo były jakieś stresy i czujecie, że jest lekko popuchnięta, po prostu taka nabrzmiała twarz, to to jest coś cudownego. Rolujecie sobie to rano, to nie dość, że fajnie łagodzi te opuchlizny, super pobudza, orzeźwia, to jest takie zimne, przyjemne z rana, żeby się jakby łatwiej też obudzić i jakby zacząć fajnie dzień. Nawet jeżeli nie macie takich problemów z opuchlizną, to jest po prostu cudowne obudzenie z rana. W takie upały, w weekendzik, kawka do tego, jakiś, nie wiem, poranny relaks, po prostu super sprawa. Do tego stopnia wydał mi się to fajny gadżet, że postanowiłam go sprezentować mojej świadkowej. Marta, pozdrawiam Cię tutaj serdecznie. Jeżeli możesz, napisz w komentarzu, czy również jesteś zadowolona z produktu, bo nie chcę tutaj, żeby ktoś posądził mnie, że to jesteś sponsorowany. Nie jest. Ja to po prostu zakupiłam dla siebie i Marty przed ślubem. Ja z tego korzystam regularnie, jestem bardzo zadowolona. Super sprawa na lato i myślę, że akurat tutaj bardziej typowo na lato. Kolejny gadżet taki właśnie z zakresu beauty, to mam nadzieję, że zauważycie troszeczkę po moich włosach, będzie to prostownica. Po 13 latach użytkowania mojej starej prostownicy z Philipsa zaczęłam ją podejrzewać o to, że jednak troszkę niszczy mi włosy, dlatego że te blaszki prostujące no, są już po prostu zużyte. Myślę, że nawet bardzo. I na miesiąc przed ślubem wybrałam się do fryzjera, żeby podciąć włosy i grzywkę. Co prawda wcześniej, zanim się otworzyli fryzjerzy, obciął mnie mój wtedy narzeczony i wcale nie wyszło źle, żeby nie było tutaj, ale po prostu przed ślubem chciałam się upewnić, że to jest jednak profesjonalne cięcie, powiedzmy. I tam fryzjerka użyła do wyprostowania moich włosów prostownicy parowej Steampod. Pokażę Wam, jak ona wygląda. To jest rowenta dla L'Oreal Professionnel. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam, ale wiecie. I to jest właśnie prostownica z pojemniczkiem na wodę destylowaną, czy tam demineralizowaną, zwał jak zwał. Nie, po prostu nie używacie wody z kranu, tylko tą destylowaną kupujecie. No jest tania, więc jakby tutaj nie ma problemu. Jest troszeczkę większa od standardowej prostownicy, no to na pewno. Tak tutaj ona wygląda, może zawspółpracuje ze mną aparat. A z drugiej strony macie zbiorniczek na wodę, tutaj. Nie chce się coś. No w każdym razie musicie mi uwierzyć, że tutaj jest ten zbiornik na wodę. I teraz tak. Ja zamówiłam swoją na stronie e-Zebra i tam jest taka fajna oferta, że od razu dostajecie etui. Bo widziałam wiele ofert droższych, gdzie tego etui wcale w zestawie nie ma, a tutaj macie takie fajne etui na zamek. I do tego taka buteleczka, która precyzyjnie pozwoli Wam wlać wodę do właśnie zbiornika.
Dodatkowo ona miała jeszcze grzebyczek przy tych blaszkach, ale ja mam dość spuszone włosy, wiecie dobrze, więc nie chciałam sobie ich dodatkowo wyrywać przy prostowaniu, więc go zdemontowałam. I teraz tak, cena jest niemała, bo Steampod kosztuje około 1000 zł plus minus do 1400 nawet. I na tej stronie Zebra jednak ta oferta jest najfajniejsza, bo za 989 macie właśnie wersję z etui. I teraz na czym ten bajer i cały pic polega? To na tym, że przy prostowaniu włosów, bo to jest jak parowa prostownica, czyli jest wykorzystanie pary wodnej, która bierze się z tego pojemniczka po prostu, tutaj się wydostaje i po prostu kiedy prostujecie te włosy, one dostają dodatkowe nawilżenie tą parą wodną. Ona tak śmiesznie syczy oczywiście przy użyciu, ale dzięki temu włosy wyglądają na błyszczące, zdrowe, nie są suche, niespuszone, mimo że moje włosy naturalnie są spuszone, to po tej prostownicy ten efekt, jak widzicie, jest dość, no jest inny niż po mojej starej prostownicy, to na pewno. I też powoduje ta para wodna i nawilżenie tą parą wodną to, że kiedy zaczyna się robić na dworze wilgotno, to normalnie bym miała od razu spuszone włosy, od razu bym się robiły takie spuszone, no nie wiem, taka warstwa spuszona albo wręcz zaczęłyby się kręcić, a potem jest tak, że to wcale tak od razu nie następuje. Może, jeżeli jest taki solidny upał, gdzieś troszeczkę na karku to czuję, ale nie psuje to efektu całej fryzury. Gdybym jeszcze potraktowała się lakierem, myślę, że byłabym w stanie, nie wiem, przetrwać imprezę w prostych włosach bez takiego stresu, że zaraz się wszystko spuszy, będzie szopa, siano i tak dalej. No dla mnie efekt u tej fryzjerki był na tyle wow, że zdecydowałam się na zakup, mimo tak wysokiej ceny. Fakt, że też nie było to od tak, bo z miesiąc chodziłam w tej weftej, się zastanawiałam, czy rzeczywiście inwestować. Wiem, że są tańsze tego typu prostownice parowe, natomiast po prostu nie miałam z nimi do czynienia i bałam się, że nie spełnią moich oczekiwań, a to widziałam na własne oczy u fryzjerki i no skusiłam się. I naprawdę mogę to serdecznie polecić, więc jeżeli, nie wiem, wasza stara prostownica już naprawdę wysłużyła się tak jak moja i chcecie zainwestować w coś porządnego i macie troszkę więcej, powiedzmy, budżetu, to ja bym poleciła z całego serca. Może dla po prostu dowodu pokażę wam kiedyś moje włosy przed i po, bo przed to naprawdę jest ogromne siano i wtedy jakby może będzie bardziej dla was widoczna ta różnica, bo wiadomo, że do filmików ja staram się, żeby te włosy były ujarzmione, ale ja naprawdę poczułam różnicę i nie żałuję. I jakby coś, ta recenzja nie jest sponsorowana, naprawdę, naprawdę nie jest, aż szkoda, bo cena jest dość wysoka, gdyby była, to by było miodzio. I taka ostatnia rzecz, właściwie akcesorium z kategorii beauty, w sumie o tym wcześniej nie mówiłam, ale chciałabym wam pokazać jedne perfumy, chociaż trudno je pokazać, bo wiadomo, że w perfumach chodzi głównie o zapach, ale jeżeli macie podobnie, no nie wiem, ja na przykład swoich perfum w ubiegłym roku, lub nie, chyba 2 lata temu już, szukałam bardzo długo, dlatego że jestem bardzo wybredna, mój nos jest bardzo wybredny i zazwyczaj od perfum dzieje się tak, że nie wiem, źle się czuję, mydli mnie, głowa mnie boli, zaczyna mi się coś kołować i nie jest to proste, żebym dobrała perfumy, z którymi jest mi dobrze żyć, po prostu dodatkowo jeszcze przyjemnie dla mnie pachną. I podeszłam do tematu w ten sposób, że zamawiałam próbki po prostu różnych perfum z kategorii raczej świeżych i rześkich, bo takie mi bardziej odpowiadają. Nie lubię słodkich i mdłych. No i w końcu znalazłam te swoje i polecę, jeżeli lubicie też bardziej rześkie, takie trochę w stronę męskich, takie lekko, no nie wiem, no seksowne zapachy, ale nie takie babciowo-słodko pierdzące, że tak powiem, to mogę wam śmiało polecić. To nie jest nic nowego na rynku, pewnie powiecie, że ojejku, już dobrze znamy to i tak dalej. No to jest to, w ogóle w życiu bym się nie podejrzewała o perfumy tej marki, w ogóle o posiadanie czegokolwiek z tej marki, bo mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, ale miałam ją dotychczas za taką lambadziarską, tandetną, w stylu Versace i tak dalej. Dla mnie to nie są jakby luksusowe marki, ich nie odbieram tak, nie mają dla mnie klasy. No i jedną z nich jest właśnie Dolce & Gabbana, no niestety, no jakieś takie mam subiektywne uprzedzenie w głowie i widzicie, karma to jest mała suka i wylądowałam z perfumami od tej marki. Natomiast i to są, zaraz wam powiem jak one się nazywają, muszę przeczytać, ale pewnie już, wy już widzicie w przebitce, ale to są Light Blue Intense wersja i to jest tak fantastyczny zapach. Ja jestem straszna, bo mam tylko jedne perfumy w swojej toaletce, w
w szufladzie pod umywalką. Ale tylko jedne, dlatego że ja jestem tak bardzo wybredna i już dość długo je używam i jestem dopiero gdzieś nawet niedobrze w połowie. Kocham ten zapach, po prostu. On mi się kojarzy z bliskością, jest jakby seksowny, ale jest świeży, z nadmorską bryzą, z wakacjami, z podróżami, z samolotem, z walizką, nie wiem. Wszystko absolutnie się tutaj zgadza. Więc chciałam Wam tak po prostu przy okazji tych gadżetów polecić. I teraz bym chciała przejść do takich gadżetów, które trochę mi też pomogły w życiu codziennym. Pierwszy z nich to są słuchawki bezprzewodowe, słuchawki douszne, które zamówiłam, słuchajcie, na AliExpress, dlatego że postanowiłam najpierw spróbować z tańszym zamiennikiem i zobaczyć, jak mi się to sprawdza, dlatego że miałam recenzję koleżanek, które mówiły, że na przykład dostały takie słuchawki na urodziny, okazało się, że im wypadają z uszu i muszą je sprzedać, że w ogóle coś się rozłączają i tak dalej. Więc ja postanowiłam, że zamiast inwestować w oryginalne Apple'owskie na przykład słuchawki AirPodsy, te nie wiem ile tam one teraz kosztują, pewnie z 800 zł, to że spróbuję sobie kupić replikę na AliExpress i zobaczyć, jak to się w ogóle sprawdza, czy da się w tym biegać, czy mi wtedy to nie wypadnie z uszu, bo głównie jakby to była moja motywacja, że w momencie, kiedy mieliśmy jakby sytuację, że bieganie bez tutaj maski nie wchodziło w grę, to kabelki od słuchawek po prostu ciągnęły mi w dół i one wypadały i byłam strasznie zła i odechciewało mi się biegać i w ogóle i tak dalej. Więc zamówiłam sobie takie oto zamienniki. To są łudząco, no wiadomo, że to są repliki po prostu Apple'owskich słuchawek. Pokażę Wam tutaj, jak to wygląda. Tak to właśnie wygląda. To jest ta wersja chyba 3 albo Pro. Sprawdzę i dam Wam linka na dole, ale chyba Pro, które mają już redukcję szumów, które mają basu więcej i grają całkiem naprawdę przyzwoicie jak na podróby, no bo umówmy się, to są podróby. Szacun za taką przyzwoitość, że na opakowaniu nie było napisane Apple, tak? Jakby cena też jakby wiadomo, że wskazywała, że to nie jest Apple, ale też nikt nie był na tyle wyrachowany, żeby to tam napisać, więc jakby to jest jasne, że to nie są Apple'owskie słuchawki, po prostu są no name, ale identyczne jak Apple'owskie. I dałam za nie około 130 zł z przesyłką i jak na razie służą wyśmienicie, nie zamierzam na razie inwestować w droższe. Więc jeżeli ktoś by chciał spróbować i też nie jest przekonany, czy wydawać tyle pieniędzy, to może warto czasami po AliExpress pobuszować. Zapomniałam wspomnieć, ile kosztował roller do twarzy. On kosztował około 119 zł, ale też to wszystko postaram się umieścić Wam w opisie na dole. I z elektroniki mam jeszcze jeden gadżet, który już był kupiony typowo z myślą o ślubie. Chciałam, no bo oczywiście mieliśmy zamówionego fotografa, fotografkę Olę, pozdrawiam. Nie wiem, czy mnie ogląda, ale chciałam mieć też takie zdjęcia unikatowe, takie, które są tylko dla nas, wiecie, których się nie udostępnia, które są w formie papierowej, ale które są jakby natychmiast, czyli chciałam kupić aparat natychmiastowy, który od razu jakby drukuje zdjęcia. I wahałam się między Polaroidem a jakimś Instaxem. W pierwszej jakiejś takiej klasyfikacji odrzuciłam zupełnie Instaxa Mini, dlatego że on robi bardzo małe te zdjęcia. One są jak karta kredytowa, bardzo malutkie takie prostokąty. I dla mnie trochę za małe. Bardziej gdzieś tam ciągnęło mnie w stronę Polaroida, natomiast jakby cena wkładów mnie odstraszyła, bo przy Polaroidzie, bo to jest ta jakby wersja, która sprzed lat jakby teraz zreaktywowana jest, sprzedawana, no to wkłady do tego Polaroida kosztują 8 sztuk około do 80 zł. To jest bardzo dużo. Gdzie w przypadku Instaxów to 10 sztuk kosztuje, czy tam 20 sztuk, czyli dwie paczki tyle kosztuje, tak? 70-80 zł. Więc jest spora różnica, bo jest o 12 sztuk, czyli zdjęć więcej w tej cenie. No i tutaj znalazłam jakby serię Instaxów, która nazywa się Square, czyli właśnie sugeruje ten kwadrat, ten format zdjęć. Natomiast te nowe, które wyszły, to są automatyczne aparaty, w których nie ustawicie sobie niczego sami, oprócz chyba samowyzwalacza. Wszystko jest automatycznie. Lampa włącza się lub nie i tryb, czy to jest z daleka, z bliska. Wszystko się tam samo odbywa w środku, co też nie do końca grało z tą całą wizją tych zdjęć manualnych dla mnie, takich unikatowych. I jakby zaczerpnęłam troszeczkę języka na YouTubie, pooglądałam różne recenzje ze świata i jednak całkiem nieźle, albo dużo lepiej nawet, wypadł trochę starszy model tego Instaxa Square SQ6. Wygląda on w ten sposób.
Tak to wygląda. Włączę Wam, żeby pokazać, jak to się tutaj odbywa. Tak? O, tak śmiesznie Was teraz widzę. Znaczy Was, aparat. Zrobię paznokcie. Aparat przychodzi z takim paskiem oryginalnym, etui musiałam dokupić, żeby gdzieś tam mi się nic z nim nie zadziało. On też w zestawie ma takie kolorowe nakładki na lampę błyskową, zieloną, fioletową i taką pomarańczowo-czerwoną, że można robić takie, wiecie, a la disco zdjęcia. I ja jestem bardzo zadowolona. Zaraz Wam pokażę kilka takich przebitek zdjęć z albumu po prostu, ale naprawdę nawet mój obecny mąż Paweł stwierdził, że to jest jednak zajebista rzecz i niedługo wybieramy się w podróż trochę spóźnioną, poślubną i na pewno bierzemy go ze sobą, żeby mieć takie ujęcia, które powiedzmy są tylko dla nas, które nie wiem, albo wylądują kiedyś na lodówce w naszym mieszkaniu, albo zrobimy z tego jakiś kolaż, albo po prostu będą w albumie, który też Wam zaraz tutaj pokażę, bo zamówiłam dedykowany album do zdjęć w tym formacie, żeby one miały na razie swoje miejsce, dopóki nie zrobimy z nimi czegoś więcej w domu. I tak to po prostu wygląda. Oj, do góry nogami. O, i tak to wygląda. To są jakieś fotki ze ślubu. Nie chciałabym Wam za dużo pokazywać, bo filmik ślubny będzie, jak tylko dostanę zdjęcia od Oli fotograf. Jeżeli jesteście ciekawi, jak zorganizować ślub w plenerze, to postaram się coś takiego fajnego dla Was nagrać. Jeżeli chodzi o takie gadżety elektroniczne, powiedzmy, to to jest wszystko. No i tyle. Pozdrawiam Was serdecznie w te upały i do usłyszenia.